X6 to... Nie no, X6 jest na pewno w grze, także bardzo dobry sygnał. Ojej. Ojej, ale paskudne kapcie ma. Znaczy obręcze ma, takie malutkie, nie? Samochód, wiecie, taki wielki, a obręcze takie jak w tym, w moim Volvo. Nie no, spoko jest to auto z wyglądu, podoba mi się. A laski coś mają, że one chcą takie duże, wysokie auta, nie? Crossovery, SUVy. Tylko, wiecie co, nie podoba mi się to wykończenie zewnętrzne. Bo patrzcie, jak tutaj brzydko wygląda ten... Widzicie to? Nie widzicie tego. Wyłączę czat na chwilę, żeście widzieli. Tutaj, tak? W tym miejscu jest to no, strasznie słabe. Jak, co o tym myślicie? Jakieś śruby tutaj widać, tak? Te koła, no nie wiem, mnie się to nie podoba w tym samochodzie. Ale zrobimy tak, jak jest rzeczywiście tutaj. Może to jest jakaś wersja offroadowa czy coś, nie mam pojęcia. Tutaj też widać, nie, że ten... Mogliby to jakoś plastikiem zakryć, czy coś. Blachy ma zdjęte, więc po prostu napiszemy na blaszce seksmasterka, nie na tym. Jezus Maria. Nie no, to jest to auto w 100%, tak? I też te kółka wyglądają tak, jakby były trochę za małe, co? Ale to chyba ten model tak ma po prostu, no nie wiem. Mnie się to nie podoba. Na pewno zrobimy, żeby było wyższe to auto, ale w grze wygląda jakoś lepiej ten przód. Może kamera, wiecie, przekrzywienie obiektywu, jakieś tam cuda niewidy, równoległa czasoprzestrzeń, jakieś tam cyberprzestrzeń i się zakrzywiło wszystko. A tutaj to w grze lepiej wygląda mimo wszystko. Głupio to brzmi, nie? Że w grze wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Będziemy musieli zmienić restaurację. Restaurację? Dobra, zmieniamy restaurację. No i jest. Uwaga. Udało się, ty. Sex musty będzie. No musi tak być, no nie ma opcji. Jakie ona miała tam felgi, bo to są standardowe? No może miała w standardzie, nie? Tak, to są standardowe felgi. Tylko, że ona ma jakieś tam bardziej takie białe, bardziej takie srebrne, nie? Tak jakby satynowe czy coś tam. Na drift. Nie, zrobimy go na offroad, ale te felgi teraz takie białe wyszły trochę, nie? Ale takie były. A to chodzi o to, żeby były srebrne. Zobaczcie, jak one się animują, nie tak powoli, to jest okej, ale jak jedzie się szybciej, to robią się jakieś paskudne. Mam takiego w realu, brzmi gorzej. Dzięki za donatecik. Że to zapis. Siemaszko. Dzięki za donatecik. No czasami może tak być. Wcześniej były te premiery na YouTubie. Ja też trochę tego używałem i wiele widzów się właśnie tak zastanawiało przez dłuższy czas, czy to są live'y, czy to jest zapis, czy to jest premiera, nie? No nie chcę prowadzać was w błąd, więc... Więc tam informacja zawsze jest. Seksmasty. Możemy zmienić, bo tak to ciężko dostrzec, nie? Albo tygrysek sobie dajmy. Będzie najfajniej chyba tygrysek po prostu. A takie felki wydają mi się za jasne, co? Też je sobie trochę przyciemnimy. No i zrobimy jakoś. Ja myślę, że zrobimy go na offroad, nie? Seksmasterka chciała tam sobie pojeździć trochę na offroadzie w tej Warszawie, ale tam ciężko z tym offroadem. No to pojechała pod ten. No i pokazowa. Fajny pomysł mieliście, tylko ja oczywiście coś musiałem przekręcić. Nie ma się co dziwić, jak ja na rejestrację mówię restauracja dzisiaj. Okej, więc to mamy. Felgi mieliśmy jeszcze zmienić. Co piłeś? Nic nie piłem! Spokój się. Ale dajmy w tej satynie, no bo tam to najbardziej chyba będzie pasować. Popkasowe. Ej no! Dajcie już spokój. Pokasowy. No nie wiemy, jaką ma rejestrację normalnie, nie? Więc... Ale brzmi, ty!
Jest! Tuningowaliśmy furę, jak trzeba, nie? Co ty masz w tej herbacie? No nic nie mam. Znaczy no wodę i herbatę. Musimy znaleźć taki sam żwirek jak seksmasterka. To musi być przed jakimś budynkiem chyba w mieście, nie? Tak, to prawie na drift jest, ty. Ej, ja wam mówię, każda BMW driftuje, nieważne czy ma napęd na 4 koła, czy nie. Każda jest do driftu, kurde. A pierdzi to, czy nie? Pierdzi coś tam, ale nie tak jak ten, jak M4, nie? A czekaj, coś tu się działo. Z alkoholem. Ej, dobra, trzeba jakiś wyścig pojechać. Tylko nie Tour de Podlasie, okej? Okay? Ja tutaj mam jakiś zrobiony. Ma rejestrację normalną. Nie ma rejestracji normalnej. Ma taką, mówię ci. Te, co widziałeś tam, rejestracje normalne, to są fejki. Ciekawe, co seksmasterka na to powie, nie? Czy jej się spodoba taki samochód? Fit Lovers, jak oglądali ten film ostatni, no to chcieli sobie do takiego swojego Audi też zakupić ten dodatkowy bagażnik na dach, nie? Po obejrzeniu tego filmu z Fordy. Więc tutaj też musielibyśmy jakiś smaczek swój taki dodać, nie? Do tego samochodu. No i właśnie myślę, że ona powinna sobie zrobić taką rejestrację, pokasowe, z tyłu i byśmy byli chyba wszyscy zadowoleni, co? Piszcie na czacie, może przeczyta wasz komentarz, seksmasterka, he? I może i zasugerujecie, żeby jakieś zmiany porobić. Ja bym raczej w kierunku tej rejestracji chociaż, nie? Ale ja rozumiem, dlaczego ona nie chciała pokazać tej rejestracji na swoim filmie. Dlatego, że no wiecie, zaraz by się fani zlecieli. I to tacy fani, no, mało fani. Mało fajni, o. Fani, nie fani. Ta rejestracja najlepsza. Nawet w nocy ją widać, nie? Świetnie oświetlona. Przecież ostatnio ten, tuningowaliśmy samochód Kickstera. Kickster wbił. Kto tam jeszcze? No przecież Sasza wbił na to, na tuning jego samochodu. Fit Loversi też wbili. Także jest szansa, że seksmasterka też się pojawi, przeczyta wasz komentarz. Przyczepsowe pod lusterko. Właśnie, mogłaby do tego BMW sobie kupić jakąś maskotkę sowy, nie? Żeby gdzieś tam była przy tylnej szybie, czy tam w środku, wiecie o co chodzi. Albo taką naklejkę sobie zrobić sowy. Byłoby spoko. Tygrysek się zje. O kurde! Widzicie, nawet donatuje seksmasterka. Naklejkę sowy. Ja nie wiem, czy tu będzie jakaś taka fajna sowa. W schowku miała wystarczająco zabawek. No właśnie miała, tutaj do schowka niestety nie możemy nic zrobić. Takiego tuningu tu się nie da zrobić w tej grze. No i tak sobie wygląda BMW. X6, seksmasterki. Trochę żeśmy swojego tutaj smaku dodali w postaci rejestracji, która chyba jest najlepsza. Tak wygląda w środku. I też ten wystający tablet po środku, który jednak nie odstaje chyba aż tak bardzo jak w Mercedesach, ale wystaje, nie? Jak to jest, że jedna marka robi w jednym stylu te deski i już wszyscy zgapiają od niej. Chyba jeszcze w Seatach były te takie wystające tablety, nie? Z deski rozdzielczej. Passat 1.8 Turbo to jest. Nie, no to jest fajne BMW, seksmasterki. Ej, patrzcie, ono jest takie... Nie wiem, to tylne koło tak troszeczkę wystaje chyba. Tak mi się wydaje. Nie? Porobione BMW, zobaczcie.
pokazowe. YouTube mnie zbanuje za to.